Witam was bardzo serdecznie z tej strony Piechol. I jedziemy dalej, kurde, pora wykonać misję dla FIB, jeszcze jedną. Ale czy koniecznie Trevorem? No zobaczymy zaraz. Jak tam prezentuje się sytuacja u innych członków tego małego gangu Olsena, tak można powiedzieć. W sumie, no nie, no on ma cztery misje niby jeszcze, no kurwa, tylko gdzie? No dobra, jeżeli nawet zaliczyłbym tą rzeźnię, to jest jeden, tu jest dwa. Co, hangar? No to by było trzy. No ale dobra, stop. Ma inny kolor niż wszystko inne, no to czemu by tam nie zajrzeć? Tylko czy wyjdę tu? Tak, chyba. Ej, stop, 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 moment. Tam szło wejść do środka. Czyżby jakaś znajdźka? Nie. To w takim razie po co? Czemu to jest... A, zresztą. Chuj. Idziemy dalej. Moment, czy to jest kawałek Huntla? Nie, no... Co to ma być? Co to jest za dziwolą, kurwa, architektoniczny? Tak, chyba to jest Hunter. On może przykoksować coś? Niczym CJ w San Andreas? No, no. Nie chcę się prężyć. Może jakaś ławeczka, coś? Ej, no. Ej, no dobra, o co wam, kurwa, chodzi? Wchodzę butami. No wasz sprzęt do ćwiczeń, ale czy to jest powód do tego, żeby sapać? Chcę po prostu chłopaki z wami poćwiczyć, no ej. Znam takich frajerów z siłowni, co przychodzi ktoś nowy i zamiast pomóc, to... Naśmiewają się i chuj, no przecież jest... Jak chodzi się na siłkę, to nie opłaca się być szczypiorem. Najlepiej przykoksować w domu i później dopiero pójść. Ej, no co jest, nie można na żaden z tych sprzętów... Przysiąść, położyć się, no nie wiem... Żeby kurwa pieprzone pompki zrobić. Ale na to, co mówią o inteligencji kulturystów, to chyba jednak prawda, ten ładnie się obijał o płotek. Może wybijmy mu z głowy. Normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ale, kurczę, widzę, koksy więcej wytrzymują. A jednak 6 buł to dla wszystkich wystarczająco. Łeboż. No, nie stanowią zbytniego zagrożenia. Znaczy, kurczę, maszować B. No ale oczywiście psiarnia zauważyła, no niech to kurwa szlak trafi. Czy mogę zaraz zadzwonić po taksę? Nie no, podnieś tego pączka, spokojnie, krzywdy ci nie zrobię. Tylko nie rób mi zdjęć. I'm really sorry. I don't have any free cars right now. Co? Jakim cudem? Ale zdzierstwo, ale przypał. A to może po prostu dlatego, że jestem ścigany. No dobra, przebiegnijmy się tutaj promenadą. Deptaczkiem. Przydreptajmy. I zobaczymy, może jak zgubię szkieły, no to wtedy będę mógł sobie taksę zamówić. Tylko póki co muszę się schować, bo oni chyba też skręcili właśnie samochodem, swoim radiowozem. No kurwa, Trevor? A nie, szkło, dobra, spoko. Nie zauważyłem. Do tego nie chcieli się wspinać, no. Ale kurde, szkło, serio? Kto tak robi? No nie no, ale kaktusa to chyba przekroczysz bez problemu, nie? Dobra, no i teraz mogę? Halo, halo, halo. Potrzebuję jeden duży, żółty samochód. Believe it or not, I need a cab. On its way, sir. Tak myślałem, dobra. Zamiast po prostu komendy... Nie, nie możesz dzwonić po taksy, kiedy jesteś ścigany przez psiarnię. To po prostu pan ci kulturalnie powie, że akurat w tym momencie nie mają żadnej taksówki. Kurwa. A jedna może koło ciebie przejeżdżać nawet. Podejrzewam. Dobra. Tup, 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 tup.
Ej, moment. Ale ja nie mam pieniędzy przecież, nie? Stop. Dokładnie, mam na koncie 0 dolarów, jestem biedny jak mysz kościelna. Spłukałem się doszczętnie, więc czy mogę pominąć? No i kurwa, pięknie. Czyli opłaca się tutaj być biednym, nie? System służy biednym. Ja bym poszedł teraz... Ej, kurwa, ale za co ta gwiazdka? Ej, może... Ej, no nie kumam. Może za to, że po prostu nie miałem jak zapłacić za swoją taksówkę, no ej, kurde, ale... Zamiast kulturalnie wyjaśnić to gościu od razu dzwonię po policję? No, też taki nadpobudliwy troszeczkę. No dobra, schowamy się w odmętach własnego hangaru. No kurwa, ej, tu mnie chyba nie znajdą. No nie, już jeszcze lepiej za kartonami się schowajmy. Choć ostatnio kartony bywają podejrzane po tej całej akcji z Hanką. Więc nie wiem, no ale... Dobra, przejechał. Cisza i spokój, chyba. Ej, nie, kurwa, wysiedli. No nie, no ale tu nie wejdą przecież. Nie? No, dobra. Rzucił tylko okiem. Okej, okay, dobra. Symbol hangaru jest chyba za ścianą niestety, to trzeba będzie tam przejść, ale później chyba się przelecę gdzieś. Ej, no nie sposób nie skorzystać z takiego wolno stojącego samolotu. A wy się kurwa uspokójcie z tą kurwa syreną, o co chodzi tutaj? No co prawda ciszy nocnej jeszcze nie ma, no ale... Ej, no dobra. Gdzie? Gdzie ja tu mam podejść? A, czy znowu źle odebrałem legendę? I kolor tego mojego znaczka mnie zgubił i zmylił? Totalnie? No nie, no dobra, no nie mogę tego znaleźć. Psz, no to, ha! Tylko czemu od tej strony, Trevor? Nie mogłeś tam wejść na skrzydło? Ale dobra. Ważne, że jesteś. Tango, Foxtrot, Whiskey! A. Oscar! Misja. A już myślałem, że jakiś wolny lot. No łatwo się odrywa z samolotu od ziemi. Zbyt łatwo, powinno się bardziej rozpędzać. Nie, pod ten most się nie zmieszczę. Ej, kurde! Skroiłem śmigłami barierki? Ej, moment, może podwoziem. Roger! Oscar! Trevor! Okej, dobra. Zrzucało się chyba zielonym, nie? No to dobra. Nie powinno być problemów. Tylko tak, moment, rzućmy okiem na mapę. Który z tych dwóch celów jest bliżej? Nie, no podobna odległość. No dobra, ale zrzućmy najpierw tam, gdzie już gdzie lecimy, nie zmieniajmy kursu niepotrzebnie. Jak mam 4 ładunki, a mam dostarczyć 2? Tutaj, moment, to może są jakieś turbo małe punkty. I lepiej helikopterem by się zrzucało, niż samolotem. No nie no, sprawdzimy. Moment, to jest ta flara, tak? Aha, no dobra, a i wszystko wiadomo, wszystko wiadomo. Dobra, to już można zrzucić z gazu. O, mało. Hop. Oj, shit, zapomniałem, że trzeba poderwać maszynę. Dobra, ale poszło zawodowo. Trevi zawodowo. W ogóle, kurwa, kto osamie dał samolot? Nie. Że jest tak bardzo podobny do Osamy od momentu, jak ściągnął koszulkę i go wydziabałem. Na całym ciele. Teraz po prostu jak typowy hobo shotgun z niezłą przeszłością. Z takim bagażem emocjonalnym, że kurwa na lotnisko by go nie przepuścili. Bramka by pikała jak oszalała. I radio w samolocie. O kurde. Dobra. Think of the first person that deep fried a can of soda. I mean, they should win an award, honey. A true pioneer. Deep fried sprunk is so tasty on a hot day. And in this day and age, inventing such a fine culinary delight, you get strung up by the nutri-Nazis out there. Listen, I will not be lectured by you so-called experts. What do they know anyway? Speaking
Kurwa, słyszycie ten dialog w radiu? Another package received. Muy bien. That's all the drops done. Come on home now. That's impossible. Dobra. Enjoy a 128-ounce Bobby June. All good, Trevor? Oscar, que onde, compadre? Nie, tak a propos. Tam w radiu była mowa. Una mamada. Grama mamacita. Learned everything I know from some lovely ladies just south of the border. Ah, okay. Spoko. How long you been up here anyway? You seem to know your way around. Maybe 5 years on and off. I pretty much stay north now. Too much competition. Have to stay visible. And you? I mean, even I know that ain't a San Andrean accent. Sandy shores, few years, self-destructive right-wing misfits, math guns, incest. Closest I can find in the Midwest. Kurwa. Życie Trevora w skrócie. Nie, wracając do tego radia. Tam była akcja o możliwej wielkości butelek, jaką można sprzedawać, kurde, w sklepach. I to jest, może brzmieć jak jakiś, nie wiem, komedia, kabaret, chuj wie co, ale taka sytuacja naprawdę miała miejsce chyba. Znaczy chyba. Kurwa, na pewno. W Nowym Jorku, nie? Miała prezydent, czy tam burmistrz, kurwa, kogo oni tam mają. Miał zarządzić, że no nie wolno sprzedawać napoi większych niż pół litra, no to jak to na to wpadł, nie? Ale chyba, że chyba ludzie się zbuntowali, to nie przeszło koniec końców. Ale co prawda, kurde, ląduje w złym kierunku, ale... O kurwa! No ale nie potłukłem zderzaka chyba. Na szczęście. Nie no, maszyna dobrze postawiona na ziemi. I właśnie to jest to, bo to jest koniec lotniska, ja od tyłu wylądowałem. Ale tamta bariera miała takie zadanie, żeby mnie zatrzymać, jak będę miał zamiar wyjechać za daleko. No ale, skoro ja tam wylatywałem. No, złoto poproszę, tak? Nie, kurde, nawet nie ma medali. Shit. Nie, dobra, 7000, no byłem biedny, już nie jestem. O to chodziło. Tak, kurwa! No, ile razy? No dobra, ale sprawdźmy to samo może samochodem jeszcze. 5000, tak? Z tego co pamiętam. So, I'm sitting in a go-kart with nowhere to go. That's an all-terrain vehicle fitted with GPS tracking systems. No, ale wygląda troszeczkę jak go-kart, rzeczywiście. Pick up the shipments. There's a plane making a drop soon near a mobile home off East Joshua Road. Make it fast. Those rednecks have been sniffing around. Shit. Rural American is the politically correct term. And I think the cops got eyes on us, so try to avoid the main roads. Is there anyone who doesn't know about this? Moment, unikać głównych dróg, tak? No ale kurwa, to jest woda, nie chcę... O shit. No, Inara. Ej, moment, czy... No właśnie, niestety nie. Nie da się jechać pod wodą. No kurwa, dobra, no ale mogą przestawić do innego jeszcze, nie, powtórzmy. No ale i tak, będę musiał się przez moment trzymać głównej drogi, no kurde, no inaczej tam się chyba nie da, nie? Znaczy nie, no zawsze się da, to jest kurwa GTA, piechol. Chociażby można tak. A, moment, tu w którą stronę tam się jechało, chyba tam. Sorry. Those rednecks have been sniffing around. I think you'll find rural American is the politically correct term. And I think the cops got eyes on us, so try to avoid the main roads. Is there anyone who doesn't know about this? No kurde, no jedną barierę mogę przebić, drugiej nie i po snopku nie da się przejechać. Ale fajnie, jeśli go da poturlać za to. No dobra, to rozumiem jest unikanie głównych dróg, tak? Do tego został stworzony ten samochód, a i tak go kurwa tak cholibie na boki. Jakby to kompletnie nie było jego przeznaczenie. No, jeszcze powiedzieć, do tego kurwa nie ma radia, ale nie, na szczęście ma. No właśnie, na ukojenie nerwów. A, to już jest tutaj, tak? Świetnie. To jest tylko jedna?
No kurwa, no przecież co tam było? Krzak? No, kurwa, koleś. Ej, no proszę cię, co? A, tu się zaczepił. No kurwa, wypuszczaj! No nie, nie i chuj, nie i chuj, no nie! Jebany słupek! No nie, kurwa! Jeszcze raz! Kurwa, do trzech razy sztuka! So, I'm sitting in a go-kart with Piździec, go. Ty! That's an all-terrain vehicle fitted with GPS tracking system, CB radio... Kurwa, ja ten kierunek! We use this to pick up the shipments. Na przynajmniej czas jeszcze nie wskoczył nawet. I think you'll find rural American is the politically correct term. And I think the cops got eyes on us, so try to avoid the main roads. Is there anyone who doesn't? And try to avoid crashing the fucking vehicle. Nie no, kurwa. No co? No nie, no przecież... zwykły płotek, do chuja. Nie no, ale przed chwilą zwykły słupek mnie zatrzymał, więc... Ej, no bez przesady. Starczyło serio przejechać kurwa przez pole? I to już jest tu? Ja się nie wyrobiłem dwa razy z rzędu? Nie no, ale ten płot już możesz kurwa zostawić. A choć w sumie nada się na prezent powitalny. Redneki lubią płoty. Przynajmniej tak słyszałem. Każdy z nich ma. Got it. No dobra, i dalej ciśniemy płotem, kurwa, płotem, polem, do chuja, co jest z twoim aparatem mowy dzisiaj, piecho? Nie, to nie batyska, wodą się nie przedostaniemy. Zresztą już zaprezentowałem to za pierwszym razem, nie można zanurkować. A, moment, nie, tam szkieły pewnie gdzieś będą, więc... Ale moment, już nie goni mnie czas, no to mógłbym... Lepiej do tego podejść. Ej, no mistrz kamuflażu. Kto mnie tu kurwa znajdzie? Ale też... Ej, tu był materiał na zajebisty skok. Dobra, to autko szybko się w miarę rozpędza. Nie, gówno, wcale nie. Jeżeli to miał być insane jump. No to ale był kurwa słaby. Ja jeszcze raz, może z drugiej strony jest ta sama kratka? I spróbujemy coś lepszego. Tak jest, hop. No nie! A. Dobra, ale mam jeszcze jedną szansę, tylko kurde, trzeba się rozpędzić. Nie, widzicie, co się stało w momencie, kiedy ściągnęli ze mnie... restrykcje czasowe? Od razu można sobie spokojnie przejechać, pobawić się. Nikt nie lubi zapierdalać. Nikt nie lubi deadline'ów. Salto? Nie. Musiałby dobrze auto podbić, musiałbym wyczuć moment. Ale to kiedyś na pewno zrobię, spróbuję przynajmniej. A, nie do hangaru, to nie jest kurwa samolot, jakbyś nie zauważył. No. 5 kafli. I pistolet. Aha. Okej? Okay. No dobra. Skoro tak twierdzisz... Ej, stop. Może to żółte okno? Nie. Nie, może to jest po prostu oznaczenie dla tego miejsca zarabiania pieniędzy. No i tego się trzymajmy. Dobra. To w następnym odcinku pociągniemy misję z głównego nurtu fabularnego. To trzymajcie się, do następnego razu. Pozdro, cześć, hej! Monster Pops.